To taka krótka historia. Jak Silex wylądował u mnie i dlaczego na nim jeżdżę? Rajda zaczęła się chyba od bushcraftowego i jego mikroprzygód. Jak tak zachwalał Silexa. Potem zacząłem drążyć temat napędów. Napędów 2x11, 2x10, 1x11, no oczywiście Wikipedia w postaci YouTube'ca. Dużo mądrych głów, dużo mądrych tematów, a jeszcze mniej mądrych odpowiedzi. Dlaczego musiał być gravel? Przecież nigdy nie jeździłem na kierownicy zwanej barankiem. I to właśnie było pytanie. Dlaczego? Może właśnie dlatego, że nigdy tego nie robiłem. Nie wiem jak wy, ale ja bardzo lubię jeździć po lesie. Ropucha i gravel. Ha, ha, ha. A druga rzecz. Po prostu mi się spodobał gravel. Jak będziecie jeździć na rowerze, uważajcie na zwierzątka. Cześć mała, uśmiechnij się. O, jak się naburmuszyła. Idzie wiosna pełną parą. Po Silexie 200 był Romet Aspre i tu zacząłem się zastanawiać, czym różnią się te wszystkie gravele, jeden od drugiego. Spójrzcie, dokładnie widać, jaka jest różnica pomiędzy ramą Rometa a Silexa. Spójrzcie na koło przednie. W Romecie jest wyciągnięte one bardziej do przodu. Kierownica tak samo. Romet jest fajną maszyną, ale to jest pozycja bardziej leżąca. Kolejny rower, który poszedł na celownik, jest to Cross Escher 6. Bardzo fajna maszynka, pełen GRX, ale niestety, spójrzcie, jest jeszcze krótszy od Eschera. No i teraz porównajmy Crossa z Silexem. Proszę bardzo, i teraz tak, widzicie, Silex jest dłuższy, przednie koło ma bardziej wysunięte do przodu, o pół opony bym powiedział. W ogóle inny kształt ma rama. Inny kąt rura podsiodłowa. Główka ramy jest grubsza, większa. Tym samym będzie rama cała sztywniejsza. Dlaczego zrobiłem takie porównanie? Na wszystkich zdjęciach w internecie najczęściej są to ramy M. Z tego względu, że ładniej wyglądają. A ja chciałem wam pokazać rzeczywiste różnice w geometrii gravela. Ale najlepiej wiadomo, wsiąść na rower, przejechać się i wtedy jesteś pewny, czy to jest rower dla ciebie. I tak, padło na Silexa 300. Ogólnie jestem z niego zadowolony. Jestem nawet bardzo zadowolony, jeżeli chodzi oczywiście o geometrię. Wczoraj zrobiłem 70 km. Dzisiaj wsiadam na rower i jadę. Nic mnie nie boli. I to po długiej zimowej przerwie. Także to chyba tyle. Na razie.